Siemanko wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Crash Bandicoot Insane Trilogy, także zwany jako Crash Bandicoot 1, tym razem na PlayStation 4 z kompilacji Insane Trilogy. No i cóż, jako że jest to trzeci odcinek, to chronologicznie w trzecim odcinku robimy trzeci świat, a raczej trzecią wyspę. I jest to jeden z najdłuższych odcinków z tej serii, prawdopodobnie, ponieważ raczej wątpię, że odcinek z reliktów będzie jakoś super długawy, a jako że tutaj robimy całą trzecią wyspę, no to odcinek, sami widzicie, że trwa prawie godzinę. Jestem ciekaw, ile to się będzie renderowało. No ale dobra, w poprzednim odcinku pokonaliśmy dwóch bossów z Middle Island, jakimi byli Reaperu oraz Koala Kong z mózgiem pięciolatka. Koala to był jeden z najsilniejszych, można by powiedzieć, zwierząt w tej gierce, no bo w końcu on ma muskuły, jest on muskularny. I później oczywiście w drugiej części zostanie on zastąpiony innym muskularnym osobnikiem, ale o nim sobie porozmawiamy later, w Crashu 2. Ale myślę, że wy wiecie, o kogo chodzi. No i poza tym to oczywiście trochę ponarzekałem sobie, jak to ja, na The Lost City oraz Sunset Vista, ponieważ są to jedne z gorszych poziomów, jak nie najgorszych. Serio, naprawdę nie ma gorszych poziomów od tamtych, no chyba że tutaj mówimy również o Sunset Vista, tudzież... Slippery Climb, bo już się w sumie powtarzam. Ale no. Robimy sobie teraz rundę bonusową Towny. I ona oczywiście, tak jak każda inna runda bonusowa, nie uległa żadnej zmianie. Jedyne, jaka nowa runda bonusowa pojawi się, to w tym odcinku, i to z innego poziomu, który będziemy również robili. A będzie to poziom Stormy Ascent, czyli poziom, który pierwotnie miał być planowany w Crashu 1 oryginalnym. No ale coś niestety nie pykło i dopiero wprowadzili to w Insane Trilogy. Znaczy, ja wiem, co dokładnie nie pykło, a mianowicie to, że twórcy chcieli dodać normalnie Stormy Ascent jako poziom w oryginalnym Crashu 1, ale niestety z uwagi na to, że był on tak ekstremalnie trudny, to stwierdzili, że najlepszym sposobem będzie jakby nie dodawanie go, ponieważ gracze mogliby sobie po prostu w nadzwyczajnym świecie nie poradzić. Czy ja się z tym zgodzę? Cóż, i tak, i nie. Tak, dlatego że faktycznie, jak sprawdzałem sobie filmiki, jak ktoś za pomocą GameSharka sobie wbił do Stormy Ascent, to faktycznie poziom, no, wydawał się mega, ultra trudny, jak na mechanikę Crasha 1. Ale z drugiej strony, skoro są takie trudne poziomy jak Stormy... jak i Stormy Ascent, widzicie? Już się, kurde, gubię w zeznaniach. Slippery Climb, Sunset Vista i tak dalej, no to co... Jaki był problem dodać drugi typ pokroju, znaczy drugi poziom pokroju Slippery Climb, tylko wiecie, w wersji Stormy Ascent? No ja jakby problemu żadnego nie widzę. No ale ja to ja. Cóż, jestem ciekaw, jak mi pójdą relikty tutaj w Heavy Machinery, bo nie będę ukrywał, na razie sobie z reliktów to przeszedłem właśnie Stormy Ascent oraz The Lap, i przyznam, że relikty w tych dwóch poziomach to jest czyste piekło. I powiem wam, że ja chyba troszeczkę nieco zmienię zasady w Insane Trilogy, ponieważ no niestety, przyznam szczerze się tutaj bez bicia, że robienie tych poziomów na relikty platynowe to jest naprawdę przesrana sprawa, i sądzę, że najlepszym sposobem i najlepszym wyjściem będzie po prostu olanie tego całego challenge'u, że o, wszędzie relikty platynowe, tylko skupimy się na po prostu platynowych i złotych. Czyli jak nie będę miał już po prostu cierpliwości do danego poziomu, to nie będę go robił na platynowy relikt, no bo mija się to z celem, tak na dobrą sprawę. Bo co z tego, że o, powiedzmy, dam radę, ktoś może mnie tam zmotywować, skoro finalnie będzie to wyglądało tak, że ja się będę do tego zmuszał. A ja trochę tego wolę uniknąć, bo chcę przez tą całą podróż do Crasha 4 czuć taką, nie wiem, satysfakcję, sympatię, whatever, jakkolwiek to oczywiście brzmi. I chcę jakby w to w normalny sposób zrobić, a nie żebym ja się później zmuszał, żeby wyglądało to, że o, ja to robię z przymusu, a nie z własnej czystej chęci. Udało mi się to oczywiście zrobić te 3 lata temu,
Ale to właśnie niestety wchodził taki czynnik, że ja jakby spędzałem godzinami dosłownie. No godziny jakby spędzałem w tych poziomach. A efekt był taki, że później mnie tak łeb rozbolał, że no... Miałem przez chwilę dosłownie wstręt do Ancient Trilogy, więc wolę tego póki co uniknąć. Póki robimy podróż do Crasha 4, a po podróży to sobie mogę robić co chcę z Ancient Trilogy. I to naprawdę bardzo źle zabrzmiało. Oczywiście, po zebraniu wszystkich skrzyń standardowo zdobywamy klejnocik i chyba będziemy już mieli zaraz 50% gierki. No, mamy już połowę gierki za sobą, 51%, ładnie. No i tutaj jest oczywiście cutscenka, która przedstawia nam jakby udostępniony już Stormy Ascent, który no, został zainstalowany po tym, jak na spokojnie później wyłączyłem sobie PS4, żeby na spokojnie ściągnęła się aktualizacja, więc tja. Swoją drogą bardzo fajna cutscenka to była. A teraz zaczynamy sobie Cortex Power i ciekawostka, to jest dosyć historia wzięta z oryginalnego Crasha jedynki i zaryzykuję i jakby to powiedzieć, opowiem ją to też tutaj, no bo w końcu to jest Crash jedynka też, tylko że z kompilacji Ancient Trilogy, ale można w sumie nawiązać do klasycznego Crasha jedynki, czemu nie? Otóż wyszła pewna kontrowersja z Crashem jedynką, właśnie jeżeli chodzi o poziomy Heavy Machinery Cortex Castle, bo jak jesteście na mapie wyboru poziomów, to macie coś takiego, że na początku macie wejście do fabryki. I jak zauważyliście, tutaj była cutscenka z wejściem do fabryki, co mogłoby dać pewne spekulacje, że w te miejsce powinien być Cortex Castle. I jest to prawda. Jak sobie zagracie w Crasha Bandicoot Prototype, w Crasha Bandicoot Betę bodajże, bo w becie chyba też to było, jak się weszło za pomocą kodów Gameshark, to pierwszy poziom na trzeciej wyspie, czyli na Cortex Island, na której obecnie się znajdujemy, to właśnie był Cortex Castle, a dopiero potem był Heavy Machinery. Nie wiem dlaczego oryginalnie twórcy tak zrobili, w sensie Naughty Dog, nie wiem dlaczego Vicarious Visions również to powieliło, znaczy wiem dlaczego Vicarious Visions to powieliło, no bo w końcu jest to takie odrestaurowanie tego, co już mieliśmy na PS1, no bo nie ukrywajmy, poza tymi nowymi rzeczami, które zostały dodane, jak licznik skrzynek, jak grywalne koko i tam parę innych wzmianek, to jednak jest to remake z krwi i kości, jest on dosłownym nawiązaniem do tego Crasha jedynki, którego dostaliśmy te ładne... O kurde, teraz szybka matematyka, co będzie nas niestety bardzo mega głupie, bo sami wiecie, że jestem gówniany z matematyki, więc czekajcie, teraz sobie policzmy, ile to było. A wiecie co, ja jestem prestiżowy, ja sobie wyjmę kalkulator, pójdę na łatwiznę, czemu by nie. No, 24 lat temu. A kurde, to w przyszłym roku 25 lat Crasha jedynki będzie. To chyba za rok chyba sobie ogram na kanale japońską wersję Crasha jedynki na livestreamie jakimś, żeby uczcić 25-lecie Crasha jedynki. O ile nie będę miał dosyć chwilowo Crasha, no bo na chwilę obecną przyznam szczerze, że przez natłok tych gier, które zacząłem robić z Crashem, no to troszeczkę czuję wypalenie serią, więc mam nadzieję, że do Crasha 4 dam radę, a po Crashu 4 najwyżej zrobię sobie jakąś tam przerwę. Ewentualnie tego Crasha on the run nagram, jak w końcu coś wyjdzie z tą gierką. No ale dobra, ja tutaj gadam o pierdołach, a nie skupiam się na temat poziomu, który teraz robimy, czyli Generator Room. Cóż ja mogę powiedzieć o Generator Room? Powiem szczerze, że to jest jeden z poziomów, który jest bardzo ładnie zrobiony graficznie, nawet bardzo pięknie bym mógł powiedzieć. Najpiękniejszy poziom chyba ze wszystkich, ale muzyka, która jest w tle, kompletnie nie pasuje do tego poziomu. W sensie, jak w oryginale ona miała taki mroczny, fajny klimat, tak tutaj praktycznie nie czuję się tego wcale i można by powiedzieć, że jest trochę ten soundtrack, jak to ja lubię mówić, obrzydliwy. Tak, soundtrack też może być obrzydliwy, spokojnie.
Jest to poziom, który musicie zrobić praktycznie na perfekto, czyli możecie sobie zginąć przed pierwszym checkpointem, ale już po pierwszym checkpointie, jak zginiecie, to musicie restartować poziom, dlatego że tutaj mamy do zdobycia kolorowy klejnot. A jak wiemy, Vicarious Visions poleciało za tym trendem, jaki stworzyło Naughty Dog, czyli hehehe, jak zginiesz raz po zbiciu pierwszego checkpointa, to powtarzaj poziom, bo nie zdobędziesz klejnocika, he? Więc ta, dlatego dla mnie to jest dalej do dupy zasada i szczerze powiedziawszy, dla osób, które grają po raz pierwszy w Crasha 1 lub któryś tam z rzędu, to myślę, że mają podobne zdanie w tej kwestii. Jest to klejnot o kolorze pomarańczowym bodajże, więc on teraz mógłby nam odblokować śmiało sekcję w upstream, z tego co pamiętam. I w zasadzie to tyle. Chyba do upstream i nigdzie więcej. I zastanawiam się, dlaczego ja tak długo, kurde, stałem w tym wyborze. Press X to continue. No dawaj, wciskaj. Pomidorze z przeszłości, wciskaj ten press X. Lecimy dalej z przygodą. Halo. Halo, ty tam, nie wiem, żyjesz? Co ty tam robisz? No rżesz dupę, kurde. Wciskaj te X. No. Wiedziałem, że w końcu wciśnie. Toxic Waste, czyli toksyczne odpady. To jest jeden też z bardzo ładnych poziomów, ze względu na soundtrack, jak i na mini fabułę tego poziomu. Otóż mini fabuła polega na tym, że mamy tutaj osiłków, którzy rzucają w nas beczkami z toksycznymi odpadami. Naszym zadaniem jest po prostu skakanie właśnie nad tymi beczkami, ponieważ jak wiecie, kontakt z tymi beczkami równa się stracenie akuaku lub ewentualna śmierć. Warto też wspomnieć, że ci osiłkowie to są mafiozi od samego Pinstripe'a Potoru, ponieważ Pinstripe Potoru, czyli można by powiedzieć taki guru, mafiozo, jest on szefem ich, więc tja. Ale spokojnie z Pinstripe'em sobie zawalczymy. Zresztą jak mogliście zobaczyć w Generator Room, mieliśmy tam nawet na drzwiach napisane, że cały ten generator, cała ta fabryka należy do Pinstripelli Potorelli. Do tego mafiozy, który jest głową, kurde, tych wszystkich tutaj osiłków. Zresztą w ogóle jednego z osiłków możemy też spotkać w tym Cortex Power, jak się pójdzie od razu przy tym rozwidleniu, jak chce się na początku poziomu iść w lewo lub w prawo, tak jak pójdziecie w lewo, to tam będzie jeszcze jeden z osiłków. Takich, co prawda wychudzonych, ale dalej to jest osiłek, ok? I tak, ten poziom też musisz zrobić praktycznie na perfekto, bo jeżeli zginiesz po pierwszym checkpointie, to sorry Winnetu, powtarzasz poziom, dlatego że tutaj masz również kolorowy klejnot. Klejnot o kolorze niebieskim, swoją drogą. Ale w sumie fajnie, że też zrobili, że te rundy bonusowe są jakby trochę ważne, żeby zdobyć te 100%, bo jednak po coś one są, a no nie ukrywajmy, w oryginalnym Crashu 1 to nie opłacało się ich praktycznie w ogóle robić, bo mogłeś sobie robić je tylko i wyłącznie dla takiej ciekawości, bo i tak skrzynki z tego bonusu nie wliczały ci się do totalu. No i cóż, Pinstripe Potoru. Mamy, kurde, konfrontację z nim. Zresztą on ma też podpisany, można by powiedzieć, jakiś pakt lub umowę z Cortexem, co można zobaczyć, że jest portret Cortexa. I swoją drogą, taka ciekawostka, ten portret Cortexa, który widzicie teraz po prawej stronie, jest to oryginalny design Cortexa. Bo to nie jest design z Ensign Trilogy, tylko z oryginalnego Crasha 1. Ale myślę, że wy wszyscy o tym raczej się domyśliliście, no bo no, ciężko jest się nie domyślić, skoro nie przypomina on wcale tego modelu z Ensign Trilogy. Nie będę tutaj za bardzo tłumaczył konfrontacji, bo sami widzicie na załączonym obrazku, że nie jest ciężko pokonać Pinstripe'a. Po prostu musisz go atakować w momencie, kiedy mu się broń zatnie. Pierwsze trzy ataki są w miarę proste, a ostatnie trzy to są jeszcze prostsze, bo to tylko polega na jakby unikaniu jego strzelby. No i niestety Pinstripe dał dupy po całości, ponieważ zestrzelił generator. Oj, Cortex nie będzie zadowolony, panie mafiozo. The High Road. O mój Boże, jeden z trudnych i bardzo przesranych poziomów. Matko Bosko Częstochowsko, jak ja go nienawidzę. Głównie dlatego go nienawidzę ze względu na relikty, bo
jak sobie przypomnę te 3 lata temu, jak ogrywałem Ancient Trilogy na streamach, to to był jeden z moich koszmarów i to dosłownie koszmarów. Nienawidziłem tego poziomu z całego serduszka. Jak byłem młody, to też nawet nie wiedziałem o tej sekcji. Wiecie, jak pierwszy raz grałem w Crash'a 1 oryginalnego, to nawet nie wiedziałem, że można robić takie niewidzialne mosty, przez co długo się głowiłem i później przypadkowo to odkryłem. Nawet nie wiecie, jakiego miałem wtedy rage'a, jak się dowiedziałem, że coś takiego jest możliwe w takich oto poziomach. Ale na szczęście to jest ostatni typ tego poziomu, w sensie, gdzie chodzimy sobie po moście. Więc już więcej takich poziomów nie będzie w Crash'u 1. Co mnie trochę cieszy i zarazem smuci, bo mimo, że to są trudne poziomy, to jednak ma to jakiś swój tam klimat. Nie będę tego ukrywał. No aha, jeszcze będziecie widzieli jakieś tam żałosne moje fejle. Bo niektórych tam nie wyedytowałem, bo stwierdziłem, że fajnie będzie się po prostu pośmiać z tego, co tutaj się właściwie odpierdzielało. A czasami naprawdę miałem problem z kolidowaniem Coco, bo no sami widzicie, że nie zawsze chciała mi na przykład skoczyć i często się działy właśnie takie z dupy fejle, coś co mi się bardzo nie podoba. No i jest to dosyć uciążliwe. Sorki za taki, nie wiem, trochę gorszą jakość audio, ale wstałem sobie po butelkę wody lekko gazowanej, ponieważ zaraz będę chciał się napić, bo no nie będę ukrywał, trochę mi zaschło w gardle. To jest pewne, że mi zaschło w gardle. Ale myślę, że chyba całe Ancient Trilogy zrobimy sobie w postprodukcji. Nie to, że jakby nie chcę robić w tym, w live produkcji, tak jak to oryginalną trylogię, że wiecie, mieliście moje reakcje na śmierci i tak dalej. Ale jednak jakoś tak przyjemnie mi się to robi, plus Ancient Trilogy, mimo że to jest trylogia, tylko że ulepszona trylogia, to jednak ma to do siebie, że trzeba się na niektórych poziomach skupić bardziej niż w oryginale. Dlatego myślę, że to będzie idealny pomysł. Zresztą sami widzicie, próbuję w ogóle przejść po linkach i wychodzi co wychodzi. Wychodzi tak zwane szydło z worka. Tak więc tutaj będziecie mieli pełny maraton faili na The High Road. Też próbowałem właśnie zrobić coś, co w oryginale często się udawało, czyli powiedzmy coś a la Super High Jump, czyli mogłeś zrobić spin attack, skoczyć i jakoś tam doskakiwałeś. W oryginale tak się dało, a w Ancient Trilogy z jakiegoś powodu się nie chciało dać. No i w końcu przeszliśmy ten jeden z trudniejszych odcinków, jeżeli chodzi o The High Road. A odcinków mam na myśli jakby drogę. I po jednym checkpointie zaraz jest drugi checkpoint. Na szczęście ten poziom nie ma żadnego kolorowego klejnocika, więc z tego co wiem, można go zrobić normalnie na 100%. Z tego co wiem, no oczywiście, że można go od razu zrobić na 100%. Nie mylić go oczywiście z Road to Nowhere, bo Road to Nowhere to też jest ciekawy. To jest ciekawa ciekawostka, o. I dalej mnie zastanawia, dlaczego twórcy zamiast, żeby Crash i Coco szli w lewo na drugiej wyspie, to idą w prawo. Dalej mnie to zastanawia, czy oni zrobili to specjalnie, czy czysta jakby pomyłka. No nic to, czas się napić i trochę odkasznąć swoją drogą. Tja, 27 skrzynek. Ale runda bonusowa nie była jakoś super uber trudna. Jak widzicie, nie była ona jakoś super uber trudna, była dosyć łatwiutka, więc nic tylko się cieszyć w tym wypadku. I to już praktycznie będzie zaraz koniec High Road, no. Chciałem przez chwilę powiedzieć Road to Nowhere. W końcu koniec tej męczarni, znaczy no dobra, powiedzmy koniec tej męczarni, bo jeszcze nam zostanie zrobienie reliktów. O nie, najgorzej. O, Slippery Climb, o mój ulubiony poziom, Jezu jak ja go uwielbiam, kocham go dosłownie ponad niebiosa.
Serio, ten poziom się pałę. I to bardzo mocno. Nie no, tak na serio nie jest może on jakoś super zły, ale... Wiecie, problem jest taki, że ja często mówiąc o Slippery Climb, to wracają te demony z przeszłości, gdzie jak byłem mały, to dosłownie poziomu nienawidziłem robić na 100%. W oryginalnym Crashu 1C. No i jak zacząłem grać pierwszy raz w Ancient Trilogy, to miałem podobne jakby obawy, bo jednak poziom został, wiadomo, w trochę inny sposób teraz zrobiony, w sensie mechanika cały czas jest ta sama, aczkolwiek postacie lubią się bardzo często ślizgać i niestety grając w Ancient Trilogy ten poziom to... No jest pewne niebezpieczeństwo, no bo nie ukrywajmy, ale Crash i Coco bardzo lubią się ślizgać, co niestety równa się z tym, że często może być tak, że jak doskoczysz, to niekoniecznie skok zostanie ci zaliczony. Tutaj wolałem jakby co przeczekać, bo platformy również lubią trollować, a nie ukrywajmy, to jest poziom, gdzie również mamy do zdobycia kolorowy klejnot. Bardzo dziękuję ci Naughty Dog za wprowadzenie tego gównianego trendu do Slippery Climb oczywiście. Więc niestety wbrew pozorom to jest jeden z najtrudniejszych poziomów z gry, nie licząc Stormy Ascent. I trzeba go zrobić praktycznie perfekcyjnie, czyli po zabiciu się, po zdobyciu pierwszego checkpointa, lepiej już restartuj, ponieważ jak nie zrestartujesz, to mimo że będziesz miał wszystkie skrzynki, to nie zdobędziesz klejnocika. Ale chyba aż tak źle mi nie poszło, skoro zaliczyłem ten poziom za pierwszym razem, więc to jest jakiś plus wbrew pozorom. Ale mimo co mam dalej na temat tego poziomu wspomnienia takie, że po prostu koszmar, koszmar, koszmar i jeszcze raz koszmar. Ale spokojnie, jeszcze będziemy robili gorszy poziom w tym odcinku, bo nie tyle co Stormy Ascent, co jest jeszcze jeden taki tajny poziom po zdobyciu kluczyka. I wy chyba już wiecie, o jakim ja poziomie mówię. To jest poziom, którego nie robiłem w moim V3, ale zrobiłem go w V2 i w V1 go robiłem z Crasha 1. Jest to... A zresztą nie będę tutaj spoilerował, sami zobaczycie jaki to jest poziom. Ale jeden z gorszych, to mogę powiedzieć. I cholera jasna, będę musiał te wąsy w końcu ściąć, bo ja to nagrywam 5 sierpnia o 10. Wczoraj robiłem takiego streama sobie, bo chciałem z Tomb Raidera zrobić, ale oczywiście coś mi się zdymało z kablami komponentowymi, co niestety uskutkowało się z tym, że nie mogliście słyszeć dźwięków z gry, co mnie bardzo striggerowało i no, stwierdziłem, że nie będę się z tym pitolił. Później się z tym trochę popitolę. Tomb Raider poczeka. Mam jeszcze cały rok do tego, żeby ograć tą pierwszą część. Choć wolałbym ją skończyć jeszcze w wakacje, no ale zobaczymy co będzie. Ale te wąsy są teraz niewygodne, Jezu, jak one mi do mordy wchodzą, ja pierdzielę. Trzeba było sobie tak nie zapuszczać tych wąsów. Nie no, mogę przyznać, że jeżeli chodzi o te nagranie, to Slippery Climb poszedł mi za pierwszym razem. Jakby nie miałem żadnych problemów z tym poziomem. Jak już to mogłem mieć minimalne problemy z rundą bonusową, ale jak widzieliście, przyszedłem ją za pierwszym razem, tak więc Ale tak to... No nie miałem jakichś zbytnio wielkich problemów przy tym nagraniu. Ale tak czy siak to jest poziom, który zsiepał łęcję bardzo mocno, bo... No, wspomnienia z dzieciaka plus... pamiętam, że ten poziom był trudny i jakoś tak sobie tak zakodowałem. Ale udało nam się zdobyć czerwony klejnot, który odblokuje nam sekcję w innym poziomie. Nie powiem w jakim, bo nie chcę spoilerować. Ale 67% gry. Ładny wynik. No i czas na ten typ poziomu. Otóż w Crashu 1 jest to nowy typ poziomu, który pojawił się w tej części i później zaaranżował w Crashu 2 i w Crashu 3. Jest to poziom, gdzie jest on grany w ciemności. Więc
Musisz tutaj, twoim zadaniem w tym poziomie jest takie, że musisz za każdym razem niszczyć skrzynki Aku Aku. Tutaj nie ma czegoś takiego jak nietykalność. Nietykalność w tym poziomie jest zbanowana, ponieważ Aku Aku robi ci za tak zwanego świetlika. Później oczywiście w Crashu 2 wprowadzili świetliki, więc... I w Crashu 3, więc tak na dobrą sprawę od Crasha 2, 3 tam pod Rafów Cortex to praktycznie zostały już wprowadzone świetliki, które już zastąpiły świecącą się maskę Aku Aku. Ale jak na początki to nie można narzekać, ponieważ jest spoko całkiem. A i też miejcie to na uwadze, że często życia będą obok masek Aku Aku, więc... Tutaj chyba twórcy wiedzieli, że to jest jeden z trudniejszych poziomów, więc warto było po prostu dać te życia, bo... No gracz prawdopodobnie będzie trochę ginął. Klimat tego poziomu jest jak najbardziej spoko, muzyka jest w remake'u jak najbardziej okej. Klimat tego poziomu jest również spoko. I cóż... Praktycznie jedyne na kogo musicie uważać to na szczury, no i na ostrza, które się bujają w lewo i w prawo, dlatego że one są bardzo wielkim zagrożeniem dla Coco w tym wypadku, dlatego że... Jak stracisz Aku Aku, no to biegasz po ciemności. Swoją drogą tam mieliśmy platformę z przezroczystym żółtym klejnotem. Więc aby ją odblokować, to wiadomo, musimy mieć żółty klejnot, który znajduje się tak na dobrą sprawę w ostatnim poziomie z gry. Bo nie, ja The Great Hall nie liczę jako poziomu, bo The Great Hall dla mnie osobiście jest to bardziej takie przejście niż poziom. No i brakuje nam tylko trzech skrzynek, ale niestety tych trzech skrzynek nie zdobędziemy, ponieważ one są na samej górze. A żeby je zdobyć, potrzebujemy żółtego klejnocika. Nie lubię się powtarzać. Jaws of Darkness, czyli szczęki ciemności na polskie. To jest ostatni typ poziomu, czyli... Nie The Lost Ruins, tylko... Nie The Lost Ruins, kurde, au! Wpada, uderzyłem od PS3. Nie The Lost Ruins, tylko... Kurde, szybko sobie przypomnę. Dajcie mi sekundkę. O, taki fan Crusha nie pamięta poziomu. Temple Ruins, no. Musiałem sobie przypomnieć, bo ja mam zawsze problemy z zapamiętywaniem wszystkich nazw poziomu. Jestem oczywiście fanem Crusha, ale nie jestem zobowiązany pamiętać wszystkiego. Bo są też rzeczy, które czasami mogą mi umknąć. A często zapominam o poziomie Temple Ruins, więc to jest ostatni typ poziomu Temple Ruins, więc po pokonaniu tego poziomu już nie zobaczymy tego poziomu w Crashu 1, no chyba że będziesz chciał sobie dla beki powtórzyć ten poziom albo robić relikt, no to wtedy sobie zobaczysz po raz enty ten poziom. Ale tak, tutaj mamy oczywiście ostatnią rundę bonusową Cortexa, ponieważ jak wiecie, w tej gierce mamy tylko dwa klucze do zebrania. Jeden był w Sunset Vista, a drugi jest właśnie w tym poziomie. W szczękach ciemności. I to będzie właśnie tam na nas czekał klucz, który zabierze nas do, a raczej odblokuje nam drogę do nowego poziomu na trzeciej wyspie, którego sobie oczywiście zrobimy. I to chyba będzie nawet od razu ten poziom robiony po Jaws of Darkness, bo wiem, że Castle Machinery zrobiłem później. Bardzo mi się ogólnie podoba koncepcja tej oto dróżki, że jest to droga z niebieskich klejnocików. To jest jak najbardziej na plus i szczerze powiedziawszy chylę czoła dla twórców, dlatego że jak najbardziej spoko pomysł. Szapoba dla nich. Szapoba! Ho ho ho! Jakie słownictwo, panie pomidorze. Ho, ho, ho. Design tego poziomu jest jak najbardziej też spoko. W sumie chciałbym kiedyś się wybrać do takiej świątyni. Musiałaby być bardzo trudna. Sam pewnie Indiana Jones chciałby się tutaj wybrać, no bo wiecie. Chciałby poszukiwać tutaj jakichś skarbów czy różnych artefaktów. Kto wie, może nawet sama Lara Croft by tutaj chciała przemierzać przez te świątynie w poszukiwaniu artefaktów różnych i różniastych albo dużych apteczek z
Tomb Raidera 96. A mówiąc o Tomb Raiderze, wiem, że to jest Crash i powinienem o Crashu gadać, ale no jak widzicie, nic szczególnego się na razie nie dzieje, a wolałbym też nie zostawiać wam sztywnego komentarza, że ciągle gadam na temat gierki, bo jednak jak nie mam nic do powiedzenia na razie na temat gierki, to wolę jednak pogadać na jakiś troszeczkę inny temat. To oglądałem sobie ostatnio z moją dziewczyną dokument odnośnie Core Design, czyli oryginalnych twórców Tomb Raidera, jedynki, dwójki, trójki, czwórki, piątki oraz Angel of Darkness. I szczerze powiedziawszy, nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak Tomb Raider dostawał po dupie na swoich początkach. Bo sami twórcy, deweloperzy byli kompletnie zmęczeni Tomb Raiderem, więc dlatego chcieli jakby uśmiercić Larę już w piątej części na PS1. Co się później okazało, że jednak piątka skończyła się... Czy tam... Nie, czekajcie, to czwórka czy piątka skończyła się cliffhangerem? Albo czwórka, albo piątka. Przez co Core Design było właśnie zmuszone do zrobienia jeszcze szóstej części na PS2, która okazała się takim krapem, że Core Design po prostu straciło prawa do Tomb Raidera. Bo to jakby była... To jakby był gwóźdź do trumny. Core Design. Bardzo właśnie ciekawy materiał ten Archon zrobił z Orenda Tiu, jeżeli znacie. Bardzo fajny kanał, polecam zasubskrybować, bo naprawdę dużo ciekawych rzeczy można się tam dowiedzieć. Dlatego polecam też serię Tomb Raider w pigułce, bo właśnie między innymi od nich jest ta seria. I to od nich między innymi wiem o tym, co się stało z oryginalnym Tomb Raiderem. I w taki oto sposób końcówkę poziomu przegadaliśmy o Tomb Raiderze. Bo tak jakoś mi się skojarzyło, że fajny byłby to poziom dla Larki. Ona by miała to tutaj zwiedzać. Oj, ona by miała co tutaj zwiedzać. O nie, 69% gry, najgorzej, nie. O kurde, ile procent wpadło? 76, ja pierdzielę. Tak, Castle Machinery, ale my jeszcze się za ten poziom nie bierzemy. O, Fumbling in the Dark, ja pierdzielę, jak ja kocham ten poziom, no kurde, najlepszy poziom z całej gry, no nie ma drugiego takiego lepszego poziomu, serio, ja nie wiem, jak wy możecie w ogóle hejtować ten poziom na 100%, ja nie wiem. Fumbling in the Dark to jest największa z największych zmór chyba z całej tej gry, serio. Poza tam Stormy Ascent, Slippery Climb, Sunset Vistom, The Lost City, to jest kolejny z najgorszych poziomów, jeżeli chodzi o zbieranie klejnotów. Przynajmniej jak ja grałem za pierwszym razem, będąc małym bachorem, robiąc 100%, to naprawdę przeklinałem, denerwowałem się, wyzywałem ten poziom, bo to była kolejna zmora z dzieciństwa. Na szczęście Fan Saint Trilogy jest jako tako nawet jeszcze do przeżycia, aczkolwiek nie będę tutaj tego ukrywał i nie będę owijał w bawełnę, że jak nagrywałem ten gameplay, to właśnie takie rzeczy się działy, bo chciałem troszeczkę na pohardkorzyć. I również działy się jakieś inne rzeczy z dupy, ale to myślę, że się już zdążyliście domyśleć, jak na przykład to chociażby. I trochę żyć oczywiście również potraciłem w tym poziomie, co warto tutaj nadmienić. I poziom oczywiście jest trudniejszą wersją poziomu Lights Out, gdzie praktycznie jest więcej pająków, więcej ostrzy, więcej takich poruszających się platform, więcej dziur, więcej pająków, które chodzą w twoją stronę i chcą cię przestraszyć, więc dla arachnofobijczyków to będzie jeden z największych koszmarów. I tja. Skok i lecimy dalej. Uwaga na ostrza, bo ostrza są bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne, niebezpieczne. Jestem ciekaw, czy ja jutro wrzucę ten odcinek, czyli 6 sierpnia. Wtedy ludzie będą musieli trochę poczekać na ten, na kolejny odcinek z Crasha jedynki. Bo technicznie to jeszcze dwa odcinki zostały z tej serii i wtedy Crash dwójeczka. Później Crash dwójeczka, Crash trójeczka. I na samym końcu Nitro Fueled już będziemy mieli wszystkie gry zrobione do Crasha 4. W sumie to Nitro Fueled nie jest obowiązkowy, bo nie ukrywajmy. Ja Nitro Fueled'a tylko i wyłącznie wcisnąłem przez to, że jeżeli chodzi o datę wydania, to już jest ostatnia gra przed nowym Crashem, więc dlatego go wcisnąłem. I też jest to pretekst, by zagrać po raz ostatni w
Adventure Mode, tylko że na klasyku. Ale tak, między innymi to jest powód, dla którego wcisnąłem Nitro Fuelda. Więc chyba, powiem wam szczerze, daruję sobie ten challenge ze wszystkimi platynowymi reliktami, bo raczej nie dam rady. Powiem szczerze, to nie jest dla mnie, ja wolę jednak robić to na spokojnie, a nie musowo, żeby teraz, wiecie, przyspieszyć let's play'e tylko po to, by, nie wiem, znaczy przyspieszyć, spowolnić let's play'e tylko po to, by je później skończyć. Wolę mimo co trochę szybciej skończyć te let's play'e, żeby być przygotowany przed Crashem 4. No i tutaj mieliśmy właśnie tajne przejście za pomocą zielonego klejnocika, coś co wam pokazałem oryginalnie w tym oto pięknym poziomie, zwanym jako Castle Machinery, przez co nie widzieliście pełnej wersji Castle Machinery. No ale teraz w tym oto pięknym, wspaniałym let's playu zobaczycie pełną wersję Castle Machinery. Czyli zamkowej maszynerii, inaczej na polskie. A uwierzcie mi, nie ma żadnych jakichś super subtelnych, wielkich zmian, tak więc... nawet, że nie pokazałem tego w oryginalnym Crashu 1, to poziom praktycznie nie uległ żadnej zmianie, tylko to, że graficznie lepiej wygląda. Tyle. Nic nie zmieniło się w tym poziomie. Wszystko jest takie same. Tylko to, że ja tego wam nie pokazałem w oryginalnym Crashu 1. Oczywiście głupia śmierć, bo musiało się to wydarzyć. Czemu ja w ogóle tego nie wyedytowałem? To jest dobre pytanie. No ale dobra, trudno się mówi. Nie wyedytowałem, moja strata, mój problem. Tutaj jestem trochę cicho, dlatego że teraz po głowie chodzi mi jakiś temat, żeby poruszyć. Oj, słabo się dzisiaj przygotowałem. Oj, słabiutko, słabiutko. Chyba będzie jedynka wystawiona z komentowania. Albo dwójka. Albo dwójka na szynach, albo jedynka na szynach. Hehe. Nie no, przyznam szczerze, że czasami mam tak, że jak wypowiem się na jakiś temat, zacznę powiedzmy analizować lub rozmawiać na jakiś temat, to potem właśnie zapominam, co chciałem powiedzieć i wygląda to, jak wygląda. W ogóle gameplay do tego, do tych poziomów, do tej całej wyspy nagrywałem 29 i 30 lipca, tak więc szczerze bardzo niedawno, bo trochę minęło w sumie. Znaczy, no niedużo minęło jakby od nagrania tego gameplayu. Jestem ciekaw, jak Crash 2 nam pójdzie. W sensie mi i tutaj Crashowi lub Coco, no bo technicznie Crash 2 dostaje tą moc biegania całą. Wiecie, tą, która pojawiła się pierwotnie w Crashu Trójce. Więc zobaczymy, jak nam pójdą te poziomy na relikty. Może Crash 2 pod tym względem pójdzie lepiej, że będzie więcej platynek niż goldów. Myślę, że tak będzie, szczerze powiedziawszy. Ale hej, przynajmniej te dwa trudne poziomy mam już za sobą w tej części, więc teraz praktycznie stają nam pozostałe poziomy na relikty i będę miał całą gierkę ukończoną ze wszystkimi reliktami, ze wszystkimi klejnotami, czyli będzie takie ponad 100%. Bo to będzie 105% bodajże. Nie pamiętam, ile już Crash 1 miał procent po przejściu jakby wszystkiego, czyli tam tych reliktów, klejnotów i tak dalej. To w ogóle była głupota totalna, bo Coco mi się ześlizgnęła, nawet nie wiem dlaczego. No ale oczywiście moc edytowania sprawiła, że nic się tak na dobrą sprawę nie stało, więc nie ma tutaj co płakać nad rozlanym mlekiem, jak to mawiają. Zabójcze kamerki. Ciekawe, jak bardzo są zabójcze. Uwaga na parę wodną, bo para wodna jest twoim największym wrogiem w tym poziomie. Nawet nie żartuję. Para wodna jest w stanie cię tak bardzo skrzywdzić, że dosłownie to jest hit. No i proszę, mamy klejnocik. Hurra! Poziom zrobiony na 100% i 81% już. To te procenty się chyba wbiły, nie wiem,
Po czym? Po chyba samym wejściu do poziomu. No i cóż, czas na konfrontację z prawą ręką Cortexa, czyli doktorem Nitrusem Brio, który jest odpowiedzialnym za eliksiry. Konfrontacji z nim chyba nie muszę tłumaczyć, po prostu unikaj tych zielonych glutów, później on będzie rzucał tymi fioletowymi eliksirami, co oczywiście są od razu wybuchającymi, tak więc radzę uważać, no bo kontakt bezpośredni z nimi, nie mając maski Aku Aku, to jest pewna śmierć. No ale tak to boss jest naprawdę mega easy, a muzyka, która leci, to jest po prostu fantastico, nie ma do czego się przyczepić. Ale przyznam, że za dzieciaka Embryo sprawiał mi malutki problem. Może nie aż taki wielki, ale malutki. Bo trochę się przy nim siedziało jednak. Ale teraz to z roku na rok, wiadomo, jak się gra tak często w Crash'a, to nie jest on już jakoś super uber trudny. I przed państwem Embryo Hulk, kurde. Który chce nas sklepać. I myk. Jeszcze tylko jeden atak. Kiedyś jak robiłem streamy z Ensane, to udało mi się trochę wcześniej zeskoczyć, co troszeczkę równało się z pewną śmiercią, bo nie wiedzieć czemu dłoń, ta umieśniona grucha Embryo, po prostu jakoś tak kraszona strzała wzięła. Coś, co mi się bardzo wtedy nie spodobało. I czas na The Lab. Praktycznie w oryginale ostatni poziom na jakikolwiek klejnot, no bo nie ukrywajmy, ale następny poziom, czyli The Great Hall, praktycznie to jest przejście, tylko takie wejście do poziomu, pójście do exitu i tyle. Ale jako, że to jest Ensane Trilogy, to jeszcze nam został Stormy Ascent, który za chwilę w sumie będziemy nawet robić. Jeden z dłuższych poziomów i jeden z bardziej trolujących poziomów, tak od razu mogę powiedzieć. A ten poziom będzie polegał na tym, że będziemy przemierzali przez laboratorium Cortexa, unikając różnych glutów i różnych tutaj przeszkód, które będą na nas czekać. Między innymi taką przeszkodą właśnie nie tyle co będą gluty, co jeszcze będą prądy, które będą nas oczywiście razić, jak i asystentowie doktora Neocortex, albo Lab Assistant. No i dobra, czas na bardzo trolującą rundę bonusową, której bardzo nie lubię w Ensane Trilogy, dlatego że tam u góry, jak widzieliście, były skrzynki, które twórcy postanowili schować tam. Bardzo nie lubię tej rundy bonusowej. Jak pierwszy raz grałem w Ensane Trilogy, to napsuła mi oj sporo krwi. Czyli te 3 lata temu. Bardzo jej nie lubię, mogę to powiedzieć, tu i teraz. Mam niezbyt fajne wspomnienia. I tyle mogę powiedzieć. No i też oczywiście takim podstawowym aspektem, o którym powinienem powiedzieć, ale uważam, że z drugiej strony nie powinienem, ponieważ wy wszystko widzicie na ekranie, to jest to, że skrzynki z wykrzyknikiem robią ci za takie aktywowanie różnych platform i drzwi. Aha, i też nie lubię tego poziomu robić na 100%, dlatego że tutaj jest ostatni kolorowy klejnot. Więc wiecie, czym to się je w Ensane Trilogy. Zginiesz po pierwszym checkpoincie, cofasz się i robisz jeszcze raz poziom od zera. Również z tą rundą bonusową, bo skrzynki są wliczane w total. I dlatego ja bardzo nie lubię tego poziomu robić na 100% i jestem wręcz wrogiem tego poziomu numer 1. Bo relikty to jeszcze jako tako da się przeżyć, bo tam naginiesz się sporo razy, ale dasz radę, bo nie musisz robić tych zasranych rund bonusowych. Coś, co jest mega fajne i dziękuję, że w ogóle w Crashach nie ma czegoś takiego, że rundy bonusowe są wliczane w te zasrane czasówki. I proszę bardzo, żółty klejnocik należy do nas. To jest ostatni kolorowy klejnot, jaki mogliśmy zdobyć. ...87% gry. Bardzo ładny wynik. The Great Hall. Sami sobie zobaczcie, jaki to jest krótki poziom. Oczywiście wspomnę o tym klejnociku, który poleciał w prawą stronę. Otóż kiedy zdobędziemy wszystkie klejnoty, to on nas zabierze do
drogi, gdzie ktoś tam na nas czeka. I to jest alternatywne zakończenie swoją drogą. No i teraz robimy Stormy Asset, czyli praktycznie poziom, który miał pojawić się w oryginalnym Crashu 1, ale został tylko w danach gry. Ponieważ tak, on jest dalej w danach gry. Jak sobie wejdziecie Gamesharkiem do oryginalnego Crasha 1, to tam Stormy Asset dalej jest. Jedyne co jest problematyczne z tym poziomem to to, że po zdobyciu klejnocika praktycznie nie zdobywasz w ogóle procentów gry i gra ci się po przejściu tego poziomu crashuje. Bo gra myśli, że przyszedłeś pierwszy poziom z gry, jakim jest Insanity Beach, a nie Stormy Asset, który jest w danach gry. Zresztą sporo youtuberów i sporo walkthrougherów robiło na ten temat jakieś tam filmiki krótkie, więc jak chcecie sobie zobaczyć, że ten oryginalny Stormy Asset z oryginalnego Crasha 1, to polecam sobie wpisać Crash Bandicoot Stormy Asset 1996 albo nie wiem tam Gameshark czy coś takiego. To w ogóle była beznadziejna moja śmierć, bo się odbiłem od tych skrzynek jak debil skończony i potem spadłem na kolce. Co równało się z tym, że oczywiście zginąłem, ponieważ nie miałem maski Aku-Aku. I nie wiem, czy komuś się udało, prawdopodobnie Jordiemu się udało, którego pozdrawiam. Ale ten poziom, jak się robi na reliktę platynową, to powiem szczerze, że to jest chyba jeden z najtrudniejszych poziomów na reliktę platynową. Serio, nie mówię tutaj bez żadnej kapy, mówię tutaj całkowicie serio. To jest najtrudniejszy poziom na reliktę platynową i szczerze powiedziawszy, podziwiam osoby, które zrobiły tutaj platynkę. Bo ja tylko tutaj maksymalnie golda zrobiłem i tego się chcę trzymać. Tutaj się trochę za bardzo zapędziłem, to mogę przyznać. Za bardzo się zapędziłem, co spowodowało oczywiście moją natychmiastową śmierć. I zresztą tutaj też. I tutaj też! Czemu ja tego nie wyciąłem? To mnie zastanawia. Chciałem za bardzo rushować, bo już chyba chciałem szybko do Cortexa lecieć, żeby odcinek nie trwał za długo, ale niestety, no nie udało się. Odcinek trwa dosyć długo, bo trzecia wyspa jest dosyć spora. Wcale nie pomaga to, że oni rzucają tymi fioletowymi miksturkami, ponieważ to jest praktycznie takie mega fest utrudnienie. Ale wiecie co, powiem wam szczerze, komentując Ancient Trilogy, czuję się tak, jakbym wrócił do przeszłości, jakbym dopiero co zaczynał na YouTubie, nie? No bo, panie, to też jest dlatego, że mój pierwszy let's play na moim kanale to był Crash Bandicoot 1 i to od razu z góry poleciłem z maratonem, bo ta droga, którą teraz widzicie, to jest technicznie też maraton, to jest piąty maraton Crasha Bandicoot, czyli taki bonusowy. Ale jest to też zarazem podróż do Crasha Bandicoot 4 It's About Time, którego będziemy ogrywali już w październiku. I może nawet w trakcie ogrywania go na live'ach zrobimy sobie jeszcze let's play. I pokażę oba tryby. Jeden na live'ie, drugi na let's play'u. Prawdopodobnie casual mode zrobię sobie na live'ie, a ten nowy tryb zrobię sobie na let's play'u. Albo na odwrót. Casual mode na let's play'u, a ten nowy tryb na live'ie. Zobaczymy. To też od was zależy, bo ja wiem, że powiecie, że to jest mój wybór, moja sprawa i tak dalej, ale jednak mimo co wolę się was tutaj zapytać. I czas na nową rundę bonusową od Embryo, jedną z najtrudniejszych rund bonusowych. Serio, kuźwa, to jest mega trudna runda bonusowa i ja jej bardzo nie lubię. Pierwotnie miała być planowana runda bonusowa Cortexa tutaj, ale niestety po dziś dzień nie wiadomo jak ona wygląda, bo z tego co słyszałem, jak ktoś wchodził w Gamesharka w oryginalnym Crashu 1 i zdobywał te wszystkie trzy główki Cortexa, to kończyło się crashem gry, więc do dzisiaj nie wiadomo jak miała wyglądać ta trzecia runda bonusowa Cortexa. I jakie poziomy by ona odblokowała? Pewnie te pozostałe poziomy, o których tam kiedyś materiał robiłem, bo ogólnie w Crashu 1 były planowane jeszcze cztery inne poziomy. Jeden z nich to była jaskinia, w której był Lap Assistant, która została ochrzczona levelem testowym.
Jeden to był lawowy poziom, z tego co pamiętam, który był takim poziomem podróżującym między drugą a trzecią wyspą, bo on tak jakby był zakończeniem drugiej wyspy, albo trzeciej. Nie, to było między drugą a trzecią, sorry. Drugi poziom to pamiętam, że był wodospadowy, trzeci też był wodospadowy. No trochę tych poziomów tam było, zresztą odsyłam do mojego materiału o trzech zaginionych poziomach z Crasha 1, bo zrobiłem 2 lata temu materiał na ten temat. Polecam bardzo serdecznie obczaić, bo można się tam ciekawych rzeczy dowiedzieć. Tam mi Koko, nie wiem z jakiego powodu, zaczęła trochę spazować, co trochę mnie zdezorientowało, nie powiem, że nie. Tu to już w ogóle, kurde, przegięcie pały, bo ja skakałem, a ona praktycznie się zbuntowała, nie chciała mi skoczyć dalej. Wredna, kurde, małpa jedna. Zasrana. Mimo, że to jest, kurde, jamraj, ale trudno. Małpa zasrana i już. I tego się trzymajmy. No, i po raz kolejny zjebana śmierć, ponieważ Koko nie chciała doskoczyć. Super! Świetnie! Jestem ciekaw, czy ktoś obejrzy ten film do końca, bo ja wiem, że są osoby, które lubią u mnie takie gigantyczne odcinki, a są osoby, które nie lubią takich gigantycznych odcinków, więc jestem ciekaw, ile osób obejrzy ten 56-minutowy odcinek, który prawdopodobnie jeszcze na jutro zrenderuję. Ale zanim go zrenderuję na jutro, to muszę jeszcze na dzisiaj drugi odcinek z Ancient Trilogy wrzucić. Kurde, ta seria się bardzo szybko skończy, ta podróż zresztą też. Dam sobie rękę uciąć, że może nawet do końca sierpnia się wyrobię z tą drogą. Bardzo bym chciał, nie powiem, że nie. Ale zastanawiam się, odnośnie Crasha on the Run, czy robić let's play, czy robić livestream, bo z jednej strony mam ochotę na let's play, ale z drugiej strony livestream chyba byłby lepszym trochę rozwiązaniem. Nie wiem, napiszcie, co chcecie w tej kwestii, bo ja jestem ogólnie ciekaw tego. To w ogóle trochę za bardzo się pośpieszyłem, to mogę przyznać. Troszeczkę zwaliłem, dałem dupy. I na... jakby takie, nie wiem, potwierdzenie mojej głupoty musiałem oberwać jeszcze miksturką. Standardowo. Bo nie mogło być inaczej. Oh. To też słabe było, nie powiem, że nie. Trochę zaczyna mi brakować, kurde, komentarza i to jest przerażające. Ale to jest końcówka już odcinka. Jeszcze 4 minuty, dasz radę, Pomidor. Dasz radę, wierzę w ciebie. Planowałem ogólnie też intro zrobić do tej podróży do Crasha 4, ale niestety nie udało się, bo... miałem fajną koncepcję, ale jak ja zobaczyłem, jak to wyszło, to po prostu stwierdziłem, że już wolę dać bez intra. Oj, przepraszam. Wolę dać bez intra i myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie, niż żebym na siłę miał upychać to intro, które i tak jakościowo wyglądałoby bardzo dziwnie. No i oczywiście po krótkim cięciu wracamy z powrotem i kończymy sobie ten poziom na klejnocik zwykły. I teraz... poza backtrackingiem do pozostałych poziomów mamy prawie że wszystkie klejnoty. Zobaczcie, ile procent gry już będziemy mieli. 92%. Więc teraz czas na konfrontację z nikim innym jak z doktorem Neo Cortex. Więc tak będzie się oto prezentowała walka z doktorem Neocortex. Walczymy na sterowcu, gdzie praktycznie cała trzecia wyspa płonie, czyli wyspa Cortex Island, również z wieżą Cortexa. Ponieważ Crash zrobił takie zniszczenia. Serio, jeden Yamrai dokonał takich zniszczeń, to jest dopiero zaskakujące. No i musimy atakować te zielone plazmy. Bo jak nie zaatakujemy, to praktycznie Cortex nigdy nie oberwie. A muzyka w remake'u jest po prostu fantastyczna. Fantastyczna! No i miałem tutaj jedną do dupy śmierć, ale na szczęście dałem sobie potem radę, więc...
Trochę to było trudne, że poleciałem na Cortexa bez żadnej maski, bo jednak w oryginale o tyle sprawa komfortowa była taka, że dostawałeś zawsze podwójną maskę na każdego bossa, a tutaj dostajesz tylko pojedynczą, więc to troszeczkę utrudnienie jest. Troszeczkę Ancient Trilogy zostało utrudnione przez ten fakt. No ale cóż, trudno się mówi. Tak czy siak, Cortex jest bardzo żałosnym bossem, jak zresztą widzicie. Nie jest on jakoś super wymagający, a jest on praktycznie pryszczem. Łatwy jak pryszcz, albo jak bułka z masłem. No i teraz oczywiście trochę przyspieszy swoje ataki. Ogólnie to mam nadzieję, że jestem informatywny przez tą całą serię, no bo staram się jak najwięcej informacji na temat tego crasha wam tutaj wykrzesać. I że w sposób ciekawy oczywiście prowadzę ten let's play, bo to też trochę mnie ciekawi, czy was to interesuje, czy przynudzam. Ale tak, przeszliśmy Crasha 1 teraz nie na 100%, bo teraz będziemy mieli ending, który jest technicznie dobrym endingiem, bo Cortex sobie tam spada i wiadomo, do czego to jest spoiler. A Crash uratował Taunę, która była na sterowcu od początku. I to jest dobry ending. Ale my sobie jeszcze pokażemy drugi ending za 100% za wszystkie klejnoty, który jest oczywiście w poziomie The Great Hall. Ale tym zajmiemy się dopiero w następnym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście polecam wbić na grupę na Facebooku oraz na Discordzie, linki są pozostawione w opisie. No i cóż, cześć, dzięki za oglądanie.